Cześć, z tej strony Wadi. Zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Helldivers 2. Tym razem nie będę się skupiał na robieniu misji, tylko bardziej skupię się na tym statku, na pokładzie tego statku, co tu mniej więcej można robić. Na pierwsze co, to można by faktycznie się skupić na misjach. Bardzo dużo ludzi narzekało na to, że jest bardzo mało typów misji. Całkowity ogólnie jest brak fabularnej kampanii i że twórcy stawiają ogólnie na obronie demokracji i tak dalej. Jak się faktycznie podejdzie, to można zobaczyć pierwsze co, pod Q i E widać, że są poziomy trudności. Tam trywialny, łatwy i tak dalej. Jest ich 9. Żeby odblokować kolejny, to trzeba zaliczyć misję w poprzednim. Na przykład teraz mam odblokowany poziom 6 ekstremalny, ale już nie mogę 7 samobójczy zrobić. Co dopiero tam na Helldivers jako 9, ostatni poziom trudności. I żebym odblokował 7 poziom samobójczy, muszę zrobić 6 ekstremalny. Żeby zrobić ten 6 ekstremalny, to nie chodzi o to, żeby robić takie pojedyncze misje jak ewakuacja awaryjna i tak dalej. Tylko by trzeba było zrobić 3 misje właśnie w te. I dopiero jak to zrobię wszystko, oczywiście mogę zrobić sam, no ale na ekstremalnym poziomie i na tym girze, na 10 levelu akurat posiadam, to nie będzie zbyt łatwe i prawdopodobnie by mi się po prostu nie udało. Ale pewnie inni ludzie, właśnie 3 innych by do mnie dołączyło, pewnie by mi pomogło. Ale też widać, jak się mniej więcej robi te misje, co by trzeba było robić. No i właśnie znajdź i zniszcz jakieś miejsca rozrodu awaryjne i tak dalej. Tutaj jest tego od groma. Samo to, że pierwsze co, jest mapa, to jest główna mapa. No my należymy akurat do super ziemi i widać po prostu ten żółty statek, gdzie akurat znajduje się ja na tej mapie. I tak, po prawej stronie są terminidy, czyli właśnie te insektoidy, te robaki takie. Z lewej strony są automaty, czyli te takie mechy, boty, no to metalowe cholerstwo, że tak powiem. Strzelające, atakujące i tak dalej. No mówię, misje są bardzo zbliżone do siebie, wystarczy poszperać, akurat jestem nad tą misją, ale można sobie po prostu posprawdzać na ile procent co wyzwolono. Wjechać na daną planetę i po prostu sprawdzić co jest do zrobienia lub kto coś robi. No to są te 3 misje typowo. Tutaj koleś na 56 levelu akurat robi ewakuację awaryjną. I widać po prawej stronie na żółto, że 40 minut będzie ta misja trwała. W tyle powinien się wyrobić. Są misje, które trwają 15 minut. O właśnie, na przykład to, zlikwiduj rój terminidów i po prostu ląduje się na danej planecie i tyle się po prostu w nie strzela, żeby w te 15 minut się wyrobić. Tam jest podane po prostu w procentach, ile już się zabiło. Dosyć proste, o ile ma się, bierze się siły na zamiary, czyli jak człowiek jest niezbyt wygirowany, no jestem na 10 levelu, więc no ja mam bardzo mało rzeczy. No ale jak koleś jest na 38, to prawdopodobnie już ma więcej rzeczy podblokowywanych, no i dzięki temu sobie o wiele lepiej radzi, bo ma po prostu lepsze uzbrojenie. No jakieś tam badania geologiczne i tak dalej można sobie wziąć. Oczywiście to co widać to kółko, czyli ta arena danej misji. Są rzeczy, które są głównie skupione właśnie na danej misji. Czyli jak tutaj właśnie było... O, znikła ta misja. Tu na przykład, o właśnie. Te na pomarańczowo to są te główne, ta strzałka w górę to jest miejsce odbioru, czyli gdzie trzeba dobiec, żeby się ewakuować. Ale poza tym jest bardzo dużo znaków zapytania, czyli takich rozsianych, pomniejszych rzeczy, gdzie można zrobić sobie mini misje. Nawet można sobie wziąć, znaleźć jakieś dodatkowe bronie i tak dalej. Dobra, no to jest akurat tutaj, no... Mówię, tutaj misje i poziomy trudności. To jest właściwie jedyne co. Z tego wyjdę sobie. Helldiver, take command of the galaxy's liberation. Jest typowo kwestie broni. No i akurat mówię, nic nie mam za bardzo odblokowanych, tak jak widać. Więc nic za bardzo nie mam do wyboru. Ale mogę sobie i zbroję, i bronię. Jedyne co, no tutaj są te totalnie podstawowe. Ja tutaj nic nie odblokowywałem, nic nie kupowałem. Jedyne co, to pelerynę dostałem właśnie, ta jest ta standardowa, a ta, nie pamiętam dokładnie, jakoś na początku kwietnia czy coś, udostępnili po prostu twórcy w ramach czegoś tam, dokładnie nie pamiętam co to było. Teraz kolejna rzecz tutaj, to jest chyba jedna właśnie z najważniejszych rzeczy, czyli właśnie zarządzanie statkiem, upgrade'y i tak dalej. No faktycznie, jak mówiłem, na początku można zmienić nazwę statku.
No ja akurat mam Duma ludzkości, no ale co bym sobie zmienił, to co mogę sobie pokombinować na coś tam, cokolwiek innego, ale mówię, ja do tego akurat wagi nie przywiązuję, bo mi to bez różnicy. Są różne manewry, tutaj akurat powoli przejadę, żeby każdy zobaczył mniej więcej co jest co. Pierwsze co karabin maszynowy, to mam odblokowane, czyli na początku misji, gdy się pojawiam, przyciskam Ctrl, robię tam góra, dół, lewo, prawo, tam różne są kombinacje, zlatuje mi po prostu ten karabin, który podnoszę, no i mogę już z niego atakować. Kolejne co mam zablokowane. Wielokalibrowy karabin wyborowy, to już bardziej taka snajperka, która jest dosyć potężna, jak zresztą widać. No jest właśnie tutaj na dole cena 5000. No ja mam prawie 35 tysięcy, więc też bym mógł sobie to kupić. Ale po prostu nic nie kupowałem ze względu na to, że chciałem pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Kolejny sojusznik. I też jest właśnie karabin maszynowy małego kalibru. No jest, że mniejsza moc, większa uniwersalność i tak dalej. Mówię, wszystko to jest ładnie opisane co jak. I kwestia jest taka, że po prostu jedną rzecz z tych wszystkich, co się odblokuje, jedną rzecz można by sobie wybrać do danej misji. Często widziałem właśnie, jak na przykład ludzie biorą to, taka powiedzmy, że bazooka. No jest potężna na jakieś większe po prostu potworki, jak jest jakiś insektoid, taki, już nie pamiętam jak się nazywa, taki ogromny zielony. To faktycznie jak się w odłok trafisz czegoś takiego, no to już czuć, że oberwał. A tak z karabinu można sobie strzelać, wyprztykać się z amunicji i no nie będzie zbyt łatwo. Chodzi mi oczywiście o te wyższe poziomy trudności, bo na tym niższym pewnie mam mniej życia. Karabiny bezodrzutowe. Tak przeklikam po prostu, żebyście widzieli co jest co. To jest jedna z bardziej potężnych broni, ale tutaj, żeby z niej strzelać ogólnie, to trzeba mieć gościa obok, który, no właśnie tak jak tutaj widać, podaje amunicję. Nosi plecak z amunicją na plecach. Działko elektromagnetyczne też jest dosyć mocne. A z tej włóczni, prawdę powiedziawszy, chyba ani razu jeszcze nie widziałem, żeby ktokolwiek korzystał. Głównie właśnie biorą tego jednorazowe PPANC, tą bazookę. No kolejne jakieś działo orbitalne. To akurat fajnie widać, naprawdę jak coś mocniejszego wybuchnie, to widać po prostu taki grzyb z ogniem, jakiś dym i tak dalej i po prostu czuć ten feeling, jak to mówią, że coś obok wybuchło, że jest jakiś podmuch. Jest uderzenie, słychać to wszystko, bardzo ładnie to wygląda. No na przykład takie wybuchy, ale jakieś oczywiście dosyć blisko, no ile się oczywiście tym nie oberwie, się nie zginie. O, nawet tutaj było widać, że leci po prostu na nas ten dym, jest ta fala uderzeniowa. Ja tak lecę szybko, możecie zawsze sobie pauzować, żeby przeczytać dokładnie co. Napalmem widziałem, że naprawdę bardzo często ludzie też korzystali z tego, żeby rozwalić właśnie te insektoidy. Z plecaku skoku ani razu nie widziałem, żeby ktokolwiek korzystał, ale z tego co wiem, on się bardzo przydaje w kwestii mikrotransakcji, do których przejdziemy za jakiś czas, bo to jest temat chyba najbardziej taki, co ludzi poróżnił. Mimo to, że akurat tej grze według mnie to jest trochę takie bezsensowne, żeby być złym na to, no ale to zaraz wytłumaczę, jak to przejdziemy. O właśnie, o tego robaka mi chodziło wcześniej. Nie pamiętam, jak się dokładnie nazywał. No, orbitalny atak precyzyjny to aktualnie jest jedyne, co ja mam. Też nieraz mi uratował tyłek. Mam kilka filmików nagranych właśnie, jak tam robiłem na przykład poziom trudny, żeby w ogóle go zaliczyć, ale bez żadnego komentarza, więc nie wiem, czy akurat jest sens, żebym go wrzucał, w sensie, żebym go edytował, renderował i wrzucał. Nie wiem, czy to nie szkoda czasu. Z tego też nie widziałem jeszcze ani razu, żeby ktokolwiek korzystał. Z tego też, nie?
Ale mówię, to możliwe, że na wyższych levelach. W sensie poziomach trudności. No, z pola minowego w jednej misji widziałem, jak koleś skorzystał. No to praktycznie wszyscy sojusznicy w nie wpadli. I zginęliśmy. No, granatnik dosyć dobry faktycznie jest na gniazda. Łazik Azor, z tego widziałem, że dość często ludzie korzystają, że po prostu sobie lata obok i pomaga. Wiatraczułkowy, jako powiedzmy, że prąd i tak dalej, według mnie bardziej się przydaje właśnie na te boty, automaty, że tak powiem, niż na insektoidy, ale to pewnie kwestia logiki, że są metalowe, więc bardziej w nie powinien prąd uderzać. Ten plecak też jest spoko. Raz dostałem od jakiegoś gościa właśnie, bo byłem najsłabszy, jeżeli chodzi o level. I po prostu rzuci mi to i trzymaj się obok, damy radę. Właśnie to też jest fajne w tej grze, że ona jest tak skonstruowana, że prawdę powiedziawszy ani razu jeszcze nie spotkałem się, że ktoś jest w jakikolwiek sposób toksyczny. Właśnie bardziej jest to, że cały czas sobie pomagają. Nawet jak ktoś jest mały level, to nie jest właśnie wyśmiewanie się, że co ty tu robisz, zgubiłeś się, albo daj sobie spokój, nic nie pomożesz, lub od razu kick z danej drużyny. Tylko właśnie jest, że damy radę, tylko trzyma się bardziej z tyłu. No i lecimy. Za demokrację. Często widziałem właśnie, że Gatlinga też korzystali ludzie. Bardzo dobry, w sensie ten Gatling bardzo dobrze się przydaje właśnie w misjach typu, że trzeba pozabijać ileś tam insektów i tak dalej. A plecak z Azorem też widziałem nieraz. No to już końcówka, trzy ostatnie zostały. No i egzokombinezon Patriota. Czyli po prostu wchodzi się do mecha i idzie się. Lewy przycisk myszy to jest rakieta, a prawy przycisk myszy to jest minigun. Tylko oczywiście ten minigun musi się rozkręcić, żeby zacząć strzelać. I tam też jest ileś oczywiście strzałów, a nie że się cały czas można schodzić i strzelać. Plus, że te mniejsze insektoidy i tak dalej można po prostu na nie najść i je rozdeptać, więc nie trzeba tracić w ogóle amunicji. No i moduły statku. Tutaj widać, że jak coś się ulepszy, że tak powiem, i cena jest 60 właśnie tych dodatkowych, to można jakieś tam rzeczy poodblokowywać, nie? Bo tak to bym miał na czerwone. I mam różne różniste rzeczy. Ja nie odblokowywałem nic. Skupiłem się po prostu na levelowaniu pomiędzy tym, co w inne gry gram. Ale co by nie mówić, nie grałem ani razu z jakimkolwiek znajomym, więc no wiadomo, że ta frajda jest o wiele mniejsza. Bo jednak z losowymi osobami i tak dalej to jest no niezbyt fajnie. Znaczy, no, niezbyt fajnie. Jest fajnie, ale to nie, to jest nic w porównaniu do tego, jakby się grał po prostu ze znajomymi, właśnie na Discordzie czy czymkolwiek tam innym, żeby cały czas rozmawiać, mówić bardziej, właśnie lepiej się znamy, więc wiadomo, kto jak gra, kto jak, jaką broń ma mieć i tak dalej, więc się wspieramy w ten sposób. Jedną sekundę skraca, no to jest bycze, nie? Jedna sekunda. Nie pamiętam tam ile sekund jest, żeby to leciało.
Właśnie, to też jest fajne, że przeskakuję na jednego dodatkowego wroga, jak się z tego korzysta. Czyli tak właśnie mówiłem, że prąd po prostu sobie skacze, nie? Czy tam wiązka. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi właśnie o to. Ale jak już faktycznie tutaj jestem, bo to mówię, te cztery stanowiska są dlatego, że są cztery po prostu różne osoby, które mogą być po prostu, jak dojdzie tutaj jako lobby, powiedzmy, żebym był tym na danym statku, bo w sumie każdy statek wygląda właściwie tak samo. Podchodzimy, można sobie ulepszyć, odblokować coś i tak dalej, lecimy dalej. Tak właśnie myślałem, co by sobie tutaj podblokowywać. Przenoszonych magazynów, no właśnie. To by było spoko, więc to teraz sobie kupię. Okej. Dzięki temu też tutaj, a nie, to jest, mam mało funduszy, właśnie. Trzeba mieć 80, ja mam 71. No, no ale no mniej więcej tak to wygląda, jakbym chciał faktycznie coś sobie lecieć po kolei. No, a teraz kwestia ostatnia, czyli właśnie mikrotransakcje. Ludzie bardzo często narzekali właśnie na to, w sensie, że w ogóle są mikrotransakcje. Aktualnie to jest... kurczę, gdzie to było? Właśnie. Super sklep. No jak widać te 130. To właśnie są te super, ogólnie super kredyty, które można kupić, tak jak widzicie tutaj, za dane pieniądze realne, że tak powiem. No i dzięki temu można kupować właśnie różne rzeczy, ale typowo kosmetyczne, zaznaczam. I teraz tak, ja po części nie rozumiem, że ludzie właśnie są źli na to, że pay to win i tak dalej, ale no, biorąc to na logikę, zresztą staram się zawsze tak brać, no to tak, mikrotransakcje, ale to nie jest gra PvP, to nie jest gracz kontra gracz, tylko tu jest PvE, czyli player kontra environment, czyli gracz kontra środowisko, więc nie ma tutaj pay to winu, bo nie walczymy między sobą, a z drugiej strony, gdyby nawet była możliwość, że tutaj jest, powiedzmy, że coś można kupić, po prostu ulepszyć, nawet nie wiem, broń, która ma plus 100 do damage'u i tak dalej, no to to jest kwestia, że mój sojusznik jest mocniejszy, więc jeszcze szybciej robimy misję. Według mnie też to by nie było wtedy fair i sensowne i tak dalej, no ale to nadal nie, nadal by się nie dało narzekać na to. Więc nie można mówić o pay to win, jak granie jest PvP. No i właśnie, tak jak mówiłem, głównie transakcje, mikrotransakcje polegają na kosmetyce. I co jest jeszcze ciekawego, te super kredyty, poza tym, że tutaj można je faktycznie za realne pieniądze kupić, można też ogólnie, nawet nie wiem, czy mi się, kurczę, to nie uda tak na szybko, wezmę jakąś tam najprostszą misję na najłatwiejszym poziomie trudności, to od razu wam pokażę co i jak. No weźmy tutaj, a ma, już mam trywialne. Look at this disgusting infestation. Kurczę, gdzieś gdzie bym sam. Pokojowa. Okej, okay, eliminuj wszystkie tam. Another step closer to a successful operation. Niby 40 minut, ale dobra, weźmy to. Będziemy tu wylądować gdziekolwiek. Biorę jedyne co mam. I teraz tak, control i karabin. No, rzucam, żeby jak najbliżej mnie. Trzeba czekać. No i mam karabin pod trójką. No i mam pod tabem. Właśnie, jak wygląda mniej więcej ta mapa, gdzie mogę sobie biec? Tutaj jest strefa odbioru, gdzie będę musiał uciekać. Tam muszę ubić właśnie przywódcę roju. Ale biorąc jeszcze pod uwagę, na górze... No właśnie, są takie miejsca jak to tutaj, że mogę sobie zdobywać jakieś tam zwykłe próbki,
których już aktualnie no, jest 1 na 14 na danej, w danej misji. Czyli tak jak właśnie jestem tutaj, o właśnie, znalazłem bazookę. To jest to, co mówiłem wcześniej, że można na mapie znajdować różne inne bronie. Amunicja, nie amunicja, która nie mam wszystko, więc nie muszę jej zbierać. Na górze jest kompas, który pokazuje też czasem znaki zapytania, jak się jest gdzieś blisko, właśnie teraz dwa wyskoczyły. To są dodatkowe punkty, które mają jakieś rzeczy. Poukrywane, zobaczmy. There's something here. No to akurat nic nie było, po prostu rozwalony robak. Ale często jest, że na przykład przy tym leży sobie tutaj właśnie na przykład karabin, albo miotacz ognia, albo bazooka, albo jakakolwiek inna broń. O, tu właśnie leży coś takiego. No jest, granaty, sobie doładowałem od razu. To jest akurat miotacz łukowy. Coś takiego. Ale tam jednak wolę to... No dobra, ale akurat nie o tym chciałem. Jestem ciekaw właśnie, czy akurat w tej misji będzie taka możliwość. Trzeba się rozglądać i szukać takiego złotego promienia w niebo. Main objective nearby. Coś mam wrażenie, że akurat chyba tutaj tego nie znajdę. Chyba złą misję, żebym wybrał, ale zobaczę, czy pobiegam. No, chyba nie ta misja. Nie, nie ta misja. Dobra. Opuść misję. Trzeba inną wybrać, bo to jednak nie była to. The bridge is yours, Helldiver. Take us to the fight. Może łatwy, może za mały level dałem. Przeszkody. Wszystko wygląda bliźniaczo, nie? Położyć miejsca rozrodu. Pokojowa. Przewin legalną transmisję. No powiedzmy, że to będzie. Jakiś jest gość, bo się do niego dołączy. No to czekanie na rozgrywkę jest też piękne. Ale bym trafił, koleś akurat to zrobił. A i prosto w ogień jeszcze się wyrypałem. Kurczę. Nie udało się na szybko jakąś misję nawet zrobić. Nawet tak trochę tylko expa, zawsze coś. Dobra, wracam samotnie, bo nie o to chodziło. But one mission remains. O, jestem wyżej. Tam chyba jest to, co mówiłem. No właśnie, teraz jak zeskoczyć, żeby nie zginąć. Dobra, ale się w tamtą stronę będę posuwał powoli. Na razie nawet nie patrzę na mapę, bo o, tam też jest coś. A co to jest? Ciężko stwierdzić, tu i tu. Dobra, na razie idę tu, bo to jest bliżej. A nie, to kurde nie jest. Jakaś lampa się odbijała. Tutaj chyba nic nie ma. O, wózek, który można sobie tam przeczytać. A dobra, bo tutaj tego nie ma. Czyli faktycznie lepiej iść tam. Się zmachał. Zapomniałem wziąć karabin w razie W, ale dobra, dam sobie radę. Same ciekawości, czy mogę zobaczyć 130? I właśnie, jak się znajduje takie rzeczy jak to... i się je otworzy, to można znaleźć super kredyty, więc nie trzeba płacić realnych pieniędzy, tylko w danych misjach można znaleźć... Czasami w ogóle nie ma nic, że tutaj jest, nie wiem, jakaś broń na przykład. Można znaleźć tak jak ja teraz 10 kredytów. Maksymalnie co ja znalazłem to 20 kredytów w takim jednym. Chyba 15, nie jestem pewien, też może być. Nie wiem, czy można więcej, czy nie, po prostu nie sprawdzałem. No i teraz faktycznie się spojrzy, tutaj mam 140. Teraz gdybym wziął, że opuść misję z oddziałem i mam te 140, więc nawet nie musiałem robić misji do końca, tylko wbiłem na chwilę w jakąś tam losową misję, znalazłem ten punkt, zabrałem sobie super kredyty i wróciłem.
Tak samo wcześniej jak mówiłem z tym plecakiem, takim do skakania, ludzie właśnie często brali po prostu ten plecak, żeby szybciej się poruszać, przeskakiwać przez większe skały i tak dalej. No i właśnie dzięki temu sobie farmili kredyty, kupowali sobie co tam chcieli i lecieli dalej. Więc mówię, no według mnie kwestia mikrotransakcji w tej grze akurat jest zrobiona dobrze, bo pay to win tutaj absolutnie nie ma, bo nawet nie ma podstaw, żeby był. Has left squadron. Jakiś troll wbił mi i zaczął odkurzaczem nawalać. No, więc wracając. Mikrotransakcje polegają tylko na kosmetyce, walutę premium, czyli te super kredyty można pozyskać w sklepie za realne pieniądze właśnie. Ale też zdobyć podczas misji. Ja grałem, 10-20 super kredytów na misję można było zdobyć. Może da się więcej na wyższych levelach, poziomów trudności, nie wiem. No tylko, że mówię, trzeba pozwiedzać trochę tą mapę, tą arenę. Ale raczej warto, ile kogoś tam interesują te skiny i tak dalej. I ważne, tylko żeby w przyszłości się to nie zmieniło. Że tylko tam wygląd hełmów, broni. Już tam, nie wiem, żeby później się to nie przerodziło, że nie wiem, gość wyżej skacze, dłużej biegnie. Mocniej strzela i wysadza i no wtedy wyjdzie typowo pay to win. Ale o ile to nadal nie jest PvP, tylko PvE, to jakoś mocno nie powinno być bolączką. Więc to póki co w sumie tyle. Nie wiem, co bym mógł więcej tutaj powiedzieć. Jakby ktoś miał jakieś pytania, może napisać w komentarzu, to zrobię kolejny filmik i odpowiem na dane pytanie. A póki co dzięki za oglądanie i cześć.